Dzień dobry, witam Cię bardzo gorąco kolejnego dnia, dzisiaj śniadaniowy vlog, kolejny odcinek i dzisiaj będzie tak lekko z przymrużeniem oka. Ostatnio moje materiały były takie troszkę poważne, mówiliśmy o wyborach na prezydenta, o mówieniu poprawnie w języku polskim, a dzisiaj tak na spokojnie, po cichu mówię, bo już jest bardzo ciemno. Jak widzicie w moim pokoju nie ma zasłoniętych żaluzji, po prostu jest tak ciemno, a nie chciałem włączać światła, ponieważ mnie oślepia i jedynym światłem takie, które tutaj jest, to źródłem światła jest tutaj światło, które z monitora mojego komputera się właśnie wydostaje, dzięki czemu mnie widzicie, bo normalnie by było ciemno jak w piwnicy, żeby nie mówić jakoś tak brzydko i rasistowsko. Słuchajcie, przypomniała mi się taka fajna historia, która nie jest długa, ale jest dosyć zabawna dla mnie i dla osób, które były świadkami tej historii, natomiast nie była zbyt zabawna dla głównego bohatera. Słuchajcie, jest kilka takich historii z wakacji, jak sobie będę je przypominał, to będę wam opowiadał. Natomiast ta historia działa się naprawdę parę, a może nawet paręnaście lat, nie, paręnaście nie, ale grubo parę lat temu. Mianowicie, ja mam taką niewielką działkę nad morzem i tam generalnie już od wielu, wielu lat jeździmy. Tam taki zwykły kemping mamy, żadnego domku nie za bardzo, bo też na to nie ma pieniędzy, ale taki kemping i działeczka i sobie tam jeździmy, wiadomo, rodzinom jest taniej, bo też nie trzeba płacić za jakieś hotele i tak dalej, a my nie jesteśmy jakoś tam mega wymagający, nie musimy oczywiście nocować się w jakichś, kurczę, ogromnych domach, ogromnych hotelach, po prostu wystarczy zwykły kemping, żeby się przespać. No a wiadomo, że nad morze jeździ się po to, aby odpoczywać na plaży albo przynajmniej na działce powylegiwać się albo zrobić grilla i tak dalej, uwędzić rybkę. No i w ogóle kiedyś, wiele lat temu, jak z rodzicami jeszcze jeździłem jako dziecko, to ja nie do końca pamiętam tej historii tak przez mgłę, ale jeżeli tak ojciec mi już ją przypomniał, to właśnie postanowiłem wam ją opowiedzieć. Działo się to właśnie w wakacje, już powiedziałem, że dosyć dawno temu. No i to była taka godzina już chyba grubo po północy, mianowicie ta miejscowość jest bardzo, bardzo spokojną wsią. I generalnie, mimo że jest miejscowością wakacyjną, turystyczną, to tam, gdzie mamy działki, jest bardzo, bardzo cicho. No i taka cisza, grubo po północy, wszyscy siedzą wokół, to nie było ognisko, to chyba był grill, także wiadomo, no bardzo ciepło, lato, no i tak wszyscy siedzą, rodzinka, rodzice, bodajże sąsiedzi chyba przyszli z działki obok i tak sobie siedzieli, no wiadomo, dzieci to tam alkoholu nie piją, więc troszkę się tam potem nudzą, ale generalnie tego wieczoru nie było zbyt nudno, bo była gitara, był grill, starsi wiadomo, coś sobie tam popili, podrinkowali, jakieś piwko. No ale w pewnym momencie całą tą taką rozmowę przerwał ogromny, a może nie ogromny, bardzo głośny plusk. Taki naprawdę bardzo, bardzo głośny. Tak jakbyście wrzucili przynajmniej taki ogromny wór ziemniaków do jakiegoś jeziora. No i tak się składa w ogóle, że gdzieś około 150 metrów od naszej działki jest taki rów. To jest taki rów irygacyjny, dobrze mówię? Rów nawadniający, żeby nie popełniać błędu. Generalnie stosuje się to na takich wsiach, gdzie jest bardzo dużo pól i jest problem właśnie z tym nawodnieniem. Właśnie taki system irygacyjny, czyli po prostu woda spływa do tych rowków, a te małe rowki łączą się w takim jednym długim i szerokim kanale. I to był właśnie taki kanał, który głębokością może miał około do 2 metrów maksymalnie, jeżeli chodzi o wodę, bo był głębszy, tylko wody było tak około od metra do 2 metrów maksymalnie, w zależności jak się wahały tam stany. No a szerokość to było może powiedzmy 4 metry do 5 metrów. Także taki kanał, no jak rzeka można powiedzieć, tylko woda tam stała. No i nas w sumie nie zdziwiło to, że słyszeliśmy taki ogromny i bardzo głośny plusk, no bo sobie pomyśleliśmy, no chodzi młodzież i ta młodzież może tam wrzuca jakieś kamienie czy byle co opony do tej wody, no i w sumie się nie przejęliśmy. No i generalnie imprezka tam, czy powiedzmy spokojny wieczór, trwa nadal, no i wiadomo, starsi sobie tam dalej piwkują i tak dalej, rozmawiają, bodajże jakaś gitara chyba była, tak, była ta gitara, wspominałem, chyba była ta gitara, bo zawsze, kiedy ta opowieść jest opowiadana,
kiedy ta historia jest opowiadana, to ta gitara tam odgrywa kluczową rolę. No i z racji tego, że byliśmy jedyną taką działką, jedynym punktem, gdzie było światło, bo oprócz tego grilla mieliśmy porozpalane takie pochodnie. Takie pochodnie, wiecie, z bambusa, tam się ropę wlewa, jest taki sznur, taki knot i to tam generalnie wygląda jak taka pochodnia, tylko że to jest do użytku na dwór, na jakimś takim, na przykład na działce, czy po prostu przed domem. No i byliśmy widoczni. A dodatkowo, że było bardzo cicho wokół, a działki się znajdują w polu, to w polu się bardzo niesie dźwięk. No i jak my słyszeliśmy ten wielki plusk, to też te nasze dźwięki gitary, śpiewu i rozmowy były słyszane w drugą stronę. No i tak słyszymy, tak sobie tam grają na tej gitarze i w pewnym momencie widzimy, że stoi przy wejściu do naszej działki, a dokładnie już przeszła ta ciała, znaczy ta postać już minęła naszą furtkę i już stoi za nami. Stoi i stoi tak jak w horrorach. Mianowicie pochodnia rzucała taki cień, że nie było widać w ogóle postaci, twarzy, ubrania, tylko sylwetkę. I wyglądała mniej więcej tak jak taka postać, nie wiem, jak jakiś potwór z bagien. Długie włosy, tego typu rzeczy. Co się okazało? To był bardzo młody mężczyzna, który wpadł do tego kanału. Ja myślałem, że ma takie włosy. Podobno to były glony, to były takie, wiecie, jakieś takie lilie wodne, glony, takie różnego rodzaju rośliny, które można na przykład w takich stawach, w takich kanałach znaleźć. I ta osoba, moi drodzy, była bardzo pijana, bo szła z imprezy i przepraszam, że tak się śmieję, trochę chamsko śmiać się z własnych historii, ponieważ wy nie znacie finału. Okazało się, że słyszała, jak graliśmy na gitarze i przyszła tutaj, ponieważ chciała się napić alkoholu, bo zamknęli już wszystkie knajpy i sklepy monopolowe. Okazało się, że ten gość po prostu wpadł do kanału. Jego kumple byli na tyle pijani, że uważali, że on robi żarty i on poszedł w kierunku światła i muzyki. I tak wylądował u nas. Co się okazało, gość był zbyt pijany, żeby w ogóle tam z nami rozmawiać i siedzieć i tak dalej. Zresztą nigdy nie wiadomo, co to za człowiek, który przed chwilą wpadł do kanału, w ogóle cudem przeżył, bo pomyślcie, jesteście totalnie pijani, wpadacie do takiego rowu, gdzie jest około 2 metrów wody, jeszcze są glony, mógł się tam zaplątać i wyszedł. Co się okazało? Gościu poprosił tylko na koniec o to, abyśmy go poczęstowali jedną puszką piwa. Z tego co wiem, to rodzice opowiadali mi, że dali mu tą właśnie puszkę, życzyli mu tam powodzenia i tak dalej. No i gościu po prostu prawie, że na czworaka tam gdzieś już się przewracał, ale jednak doszedł gdzieś tam do głównej drogi i potem nie wiemy, co się stało. Także drugiego plusku nie było słychać, mam nadzieję. No i mam nadzieję, że gościu kurczę w ogóle żyje i że ma się dobrze. Także uważajcie, gdzie imprezujecie i gdzie kończycie. Bo na przykład to był taki pozytywny akurat aspekt, że gościu zaimprezował i udało mu się. A niektórych tak pociągnie melanż, że zaliczają zgona. Także uważajcie. Wszystkiego dobrego. Życzę wam miłego dnia, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym śniadaniowym vlogu. I nie bądźcie jak ten przegryw, który wpadł do kanału. Czuwajcie zawsze na imprezach, nawet jak wypijecie za dużo, to wiedzcie, kiedy macie skończyć. Na razicho. Cześć.